Witajcie! Tu Xil Moon. Dziś zrobimy coś bardziej pozytywnego niż moje mroczne rzeczy. Odpakujemy moje paczki z AliExpress. Więc zaczynajmy. Mamy pierwsze trzy paczuszki. Zacznijmy od tej. O Boże. Dziś te niektóre paczki są tak mocno. Ja mam... Może ja powinnam przygotować sobie tu jakieś... Pójdę po nóż. To będzie dobre rozwiązanie. Teraz mogę zabijać. Papier w paczek. Przytnę ją, dodam trochę ciosu, zobaczymy. Co ja tam zamówiłam? To jest sukieneczka dla mojej lalki, dla mojej VGD. Dam wam tutaj nagranie, jak wygląda to na Laveri. Kolejna paczucha, ta już jest minimalnie mniejsza. Czy nie wiem, może to być jakiś jeden szczot hairy, który zamówiłam, bo ma taki nietypowy kształt. No i oczywiście czokę. Naprawdę założyłam go teraz, gdyby nie to, że mam coś. Dajmy go na golfik. Pewnie będzie to wyglądać idiotycznie, ale chcę to przetestować. Dobra, teraz mam ogląd na ten choker i on jest cudny. On jest cudny, ale jest świetny. Jejcu, nie spodziewałam się, że ten choker będzie tak dobry. Wykoptywają mi się te ćwieki tutaj, to bardzo fajnie wygląda. No, choker jest świetny. Także choker jest do rzeczy, które mi się podobają, których nie żałuję, że zamówiłam. Tutaj jest rzecz, którą kiedyś zamawiałam. To już to odchodzić, żeby wam pokazać. Dobrze. To są po prostu takie rękawiczki. Dobrze, kiedy zamawiam, to polecam, tylko trzeba zamawiać po dwie pary, bo są bardzo szybko i bardzo łatwo, bo potrafią się psuć, to jest dużo minus, są takie delikatne. I lecimy dalej. Kolejne trzy paczuszki. To już mogę otworzyć bez mojego noża. Ja nikogo nim nie zabiłam. Ja już nie wiem, myślałam, że to jest bluzka, ale to jest spódniczka. Chociaż ma taki średni materiał, jest bardzo cienki. Nie spodziewałam się, że będzie to taki słaby materiał. Zawiodłam się troszkę. W ogóle myślałam, że to bluzka. Mi doszła. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj to wiem, co jest. To po prostu, no nie ma szans, że jest to coś innego. To jest buteleczka. Nie wierzę. Oni wysłali mi złą butelkę, albo to ja zamówiłam zwykłą. Ja zamawiałam różową. Nie, ja muszę nie mówcie, że zamówiłam złą butelkę. Jakby to jest cutie, bo to jest butelka jak dla takiego dziecka. I to jest mega cutie, bo ja kocham takie przesłodzone rzeczy. Ale to miało być różowe, a to jest zielono-niebieskie. Więc się okaże, że ja źle zamówiłam. Ja po prostu sobie tym nożem z odpakowywania palnę w umysł. I ja tu zaraz to sprawdzę, bo to nie ma szans. Ja nie wierzę. No nie wierzę po prostu. Gdzie ja mam to zamówienie? Ja to muszę sprawdzić. No i dobrą wybrałam, to oni mi złą wysłali. Ja wiedziałam, że ja mam rację. Nie, po prostu nie wierzę, że mi złą wysłali, no. Dobra, więc mam nadzieję, że kolejna paczka będzie dobrą paczką, bo ja się załamę, jak nie. Oho, coś różowego. To jest kolejna spódniczka. O kurczę, jest tak pamięta, ale jest taka śliczna. Ja muszę zobaczyć, czy ona będzie na mnie pasować. Nie, no ta spódniczka mi się mega podoba. Jest po prostu świetna. Okej, odpakowałam już wszystkie te mniejsze paczuchy, ale teraz czekają nas te dwie paczuchy. Tutaj są, uwaga, buty. Buty, na które ja czekałam po prostu z niecierpliwością, więc cóż, odpakowujmy. A to jest z góry nogami w ogóle. Najgorzej. Ja teraz muszę... Nie, no bez noża to się nie uda.
No. Aha, czyli jednak dali mi tutaj czarne. Jejcie, one są cudne na żywo. Pytanie, czy będą na mnie dobre, to jest właściwie najistotniejsza rzecz akurat. Kurczę, przecież to jest cudo. Aż muszę to przemierzyć. Okej, więc tak jak widzieliście, tamte buty są na mnie dobre, są cudne, są po prostu piękne, tak podjarana, bo jeszcze nigdy nie kupowałam butów na AliExpress i w ogóle nigdy nie kupowałam platform, to są moje pierwsze w życiu platformy, to jest dla mnie wow. Więc drugie platformy. O matko, jakie to jest słodkie, może wam to pokażę. To pudełko to jest cudo. Chomiczek, sprawdźmy i kępy, bo to też jest piękne. To są buty kolejne na platformie. Te są bardziej lolickie, więc już w ogóle do takich looków typowo lolickich, typowo cute, kawaii, to będą cudne, więc czas sprawdzić, czy i te będą dobre. One mi się tak mega podobają, są tak cudne, że... O nie, odkryłam tutaj paseczek. Po prostu i te różowe, i te czarne buty są na mnie dobre. Mega się nimi jaram, są mega wygodne. Te różowe też są dobre, mimo że obawiałam się, że te różowiutkie będą za małe. Więc ja tutaj was zostawiam z tą moją podziwą, pozytywną energią. Raczej zostawiam wam tematy do przemyśleń i staram się poruszać mroczniejsze tematy, ale trzeba też troszeczkę się pocieszyć. Ja mam w sobie te troszeczkę dziecko, jak widzicie, różowe. Mega się cieszę z tych paczek. Do zobaczenia w bardziej mroczniejszych filmach, moje gwiazdeczki.